Dzień dobry wieczór, ja jestem Niedaradek i mam do Was pytanie. Co jest dla Was najważniejsze podczas grania w gry? Jeżeli płynność, to mam dziś coś specjalnie dla Was, ale zanim przejdziemy do tematu, to dajcie subka i kliknijcie dzwonek. No, to teraz możemy zaczynać. Monitor, który chcę Wam dziś pokazać, to Acer Predator. Ma 25 cali i rozdzielczość Full HD. Czy to dużo, czy to mało? No, moim zdaniem optymalnie. Ale to nie rozmiar, czy rozdzielczość tego monitora świadczą o jego wielkości. Mówi się, że 60 klatek to minimum do wygodnego grania w gry. 120 już przyzwoity wynik, a 240 to wynik dobry. Ale po co zatrzymywać się na 240? Ten bad boy obsługuje nawet do 280 klatek na sekundę. I na polu bitwy, gdy wrogowie czyhają na Twoje wirtualne życie, zwycięstwo należy osiągnąć wszelkimi dostępnymi środkami i mega płynność jest jednym z nich. Oczywiście odświeżanie to nie wszystko. Za wszelkie usprawnienia obrazu odpowiada szereg różnych opcji. Czas reakcji na poziomie 1 milisekundy robi niesamowitą robotę. Do tego fantastyczne odwzorowanie kolorów dzięki technologii HDR400, filtry chroniące oczy przed zmęczeniem. To wszystko znajdziecie na tym oto właśnie pokładzie. Monitor ma też bardzo fajne kąty widzenia. To znaczy, że jeżeli ktoś siedzi obok Was, gdy gracie razem w grę lub oglądacie film, to obraz wciąż jest ostry i nikt nie będzie narzekał na wyblakłe cienie czy niski kontrast. A i byłbym zapomniał. Joystick do zmieniania ustawień monitora jest całkiem dobrym rozwiązaniem, ale tu mamy też coś lepszego. Wszystkie ustawienia możemy zmieniać za pomocą oprogramowania. I ja wiem, że zmieniamy je rzadko, ale monitor ma kilka trybów dostosowanych do różnych rodzajów gier, takich jak wyścigi, czy gry sportowe, czy gry akcji. Więc czemu z nich nie skorzystać? Monitor Acer Predator oczywiście dostępny jest w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Link wrzucam oczywiście do opisu i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Hej, hej. Cześć.